Pozdrawiam serdecznie przyjaciół legalnej kultury. Karolina Gruszka. Hentan ekkur óska plasma og torkenlega manneski. Ú, þetta vinkuna mín. Velkomin á mitt heimili. Ertu ekki íslensk? Ég fatta heldur ekki nærri strax og maður útlendingur. Już sam pomysł tego, że miałabym wziąć udział w islandzkim filmie, wydał mi się niezwykle ciekawy, ponieważ bardzo interesuję się tą kulturą, a nigdy wcześniej na Islandii nie byłam. No później przeczytałam scenariusz i rzeczywiście okazało się, że to jest bardzo dobrze napisany tekst, tak naprawdę sztuka teatralna, na podstawie której powstał scenariusz filmowy, z bardzo wyrazistymi rolami, z dużym poczuciem humoru, no i taki, wydaje mi się, celnie punktujący niektóre nasze słabości. Spodobały mi się tematy, spodobało mi się z jednej strony to, że Ragnar, autor scenariusza i reżyser naszego filmu, pokazuje taki zaklęty krąg, z którego nie możemy się wyrwać, taką powtarzalność stereotypów, jakichś modeli, zachowań, które przenosimy z pokolenia na pokolenie, przekazujemy swoim dzieciom, powielamy pewne schematy swoich rodziców i tak naprawdę to się tak kręci i tak trudno się z tego wyrwać, zwłaszcza z tych toksycznych aspektów. Wydaje mi się, że on to tutaj posuwa do takiego ekstremum w tym filmie, ale że tak naprawdę niesie to ze sobą dużo uniwersalnych takich treści. A z drugiej strony spodobało mi się to, co Ragnar, jak spotkaliśmy się już w Warszawie na takiej rozmowie na temat tego, czy będziemy razem współpracować, on mi opowiedział o tym, że na Islandii, to mnie zdziwiło, bo ja miałam zupełnie inne wyobrażenie na temat tego kraju, sporo jest takiej, mówiąc delikatnie, ostrożności wobec ludzi, którzy tam przyjeżdżają, wobec różnych mniejszości narodowych. Polaków tam jest bardzo dużo, to jest największa mniejszość narodowa. W związku z czym dotyka to w dużej mierze właśnie Polaków. Dużo jest w nich uprzedzeń i takiej niechęci, co wynika pewnie z tego, że są małym krajem na małej wyspie i bardzo chcą zachować tę swoją tożsamość i jakoś tak o nią zawalczyć. I zwłaszcza w tych środowiskach takich mniej wykształconych ten problem istnieje. I no, dla reżysera wydaje mi się, że ten film jest też takim rodzajem misji pokazania tych emigrantów troszeczkę inaczej, trochę z innego punktu widzenia. I ta moja bohaterka ewidentnie jest taką postacią pozytywną, która wnosi jakąś nadzieję na jakąś też przemianę jednego z bohaterów. Nie będę zdradzać, co tam dalej się dzieje, ale spodobało mi się, że może ten film też być w jakimś sensie pożyteczny. Dużo pani gra w filmach obcojęzycznych, szczególnie rosyjskojęzycznych, ale nie tylko. Dlaczego? Czy to są te role, które są tak fajne, czy po prostu jest to chęć jakiejś przygody nowej? Jedno i drugie. Do mnie takie role przychodzą. Ja zawsze, wybierając to, co będę robić w danym roku, kieruję się tym, żeby była do opowiedzenia ciekawa historia, która mnie w jakiś sposób dotyka. I tak się zdarza, że często to są scenariusze zagraniczne, te, w których postaci, które są mi proponowane, historie, które są do opowiedzenia, są z mojego punktu widzenia ciekawsze. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, kiedy gra się w obcym języku, to uruchamia się w człowieku jakiś taki inny rodzaj energii, bo każdy język niesie ze sobą trochę co innego. I nagle pojawia się jakaś nowa ekspresja i ja sama siebie w czymś mogę zaskoczyć i to mi się wydaje niezwykle ciekawe. To musi być rola, która przede wszystkim rzeczywiście poruszy we mnie jakąś czułą strunę, która mnie zaciekawi, no i jednak, która będzie czymś, będzie miała w sobie coś nowego, coś, czego jeszcze nie robiłam. Ja nie lubię grać podobnych postaci do tych, które już gdzieś tam były, więc nawet jeżeli historia wydaje mi się jakoś tam podobna, to przyglądam się tej postaci, czy jest szansa na to, żeby jakoś ją pokazać od innej strony, niż robiłam to w jakimś na przykład innym projekcie, mimo tego, że na przykład temperament postaci może być podobny. Jeżeli takiej szansy nie ma, to często rezygnuję.
Żadna historia nie jest oczywista. Nigdy nie wiadomo, jak potoczą się losy bohatera. Ale losy kultury zależą od ciebie. Dziękuję, że korzystasz z legalnych źródeł. Karolina Gruszka. No ja czekam na premiery dwóch filmów, które nie wiem, kiedy wejdą do kin, bo teraz nie wiadomo, pewnie będą miały swoją premierę na festiwalu w Gdyni. To będzie film Śmierć Ziegelbojma Ryszarda Brzylskiego i Miasto Marcina Sautera, debiut. Natomiast jestem w trakcie zdjęć do serialu Królestwo Kobiet w reżyserii Maćka Bochniaka. W wspaniałej obsadzie, bo z Krystyną Jandą, z Janem Peszkiem, z Agatą Kuleszą, z Gabrysią Muskałą, z Rafałem Maćkowiakiem i mogłabym tak wymieniać. Naprawdę jest, dużo się dzieje, jest to taka komedia absurdu. Ja bardzo ostrożnie zawsze podchodziłam do tego gatunku, do komedii w Polsce, bo rzadko to się udaje. Tutaj dostrzegłam szansę na to, że to może być coś fajnego, że trochę to jest może ryzykowne, może odważne, ale przez to fajne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A później wracam na plan do Waldka Krzystka. Kończymy serial, właściwie w połowie jesteśmy, bo pandemia nam przerwała. To się będzie nazywało Dom pod dwoma orłami. To jest taki z kolei scenariusz, który on pisał przez 10 lat wspólnie ze swoją żoną. Jest naprawdę bardzo dopracowany, z pięknymi rolami. Taka saga historyczna. Dla mnie ten czas pandemii, czas dwumiesięcznej w moim przypadku izolacji, takiej zupełnej rzeczywiście, dla mnie to był bardzo dobry czas. I ja wróciłam do rytmu, który jest dla mnie dużo bardziej organiczny. I myślę, że postaram się ten rytm jakoś zachować. Okazało się, że dużo drobnych rzeczy, które na co dzień się robi, niekoniecznie muszą być w życiu obecne, można z nich zrezygnować i że dzięki temu oczyszcza się trochę przestrzeń dookoła i jest więcej miejsca na rzeczy najważniejsze. Mówię teraz bardzo prywatnie, bo oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jest to czas trudny i zdaję sobie sprawę z ilości cierpienia i lęku, który ta pandemia powoduje i oczywiście też to przeżywam. Mówię tutaj z jakiegoś takiego bardzo swojego punktu widzenia, z tego jak ten czas udało mi się spożytkować, że jednak udało mi się to przekuć na jakiś taki dobry czas. Natomiast to trwało 2 miesiące, a ja później wróciłam na plan i tak naprawdę do tej pory pracuję. No i pandemia trochę wpłynęła na nasz rytm pracy, ale nie aż tak bardzo. To znaczy staram się przestrzegać tych wszystkich zasad, na ile to jest możliwe, i robimy swoje. Zawsze można zrobić coś kreatywnego ze swoją wolnością. Na przykład obejrzeć film z legalnego źródła. Oczywiście, że jestem za tym, żeby korzystać z legalnych źródeł i teraz na szczęście jest to coraz łatwiejsze. Dzięki temu, że pojawiają się te platformy, gdzie wykupuje się abonamenty i na tych platformach jest coraz większy wachlarz filmów i w różnych formatach, z napisami, z lektorem, bez napisów, co też jest ważne często. Ja na przykład mam męża Rosjanina, który potrzebuje mieć w swojej wersji językowej. No i teraz to już jest dostępne, w związku z czym uważam, że trzeba z tego korzystać, oczywiście, tylko w ten sposób.